There's a whole fleet of them. Look on the ASA. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Istnieją nagrania, materiały filmowe, ukazujące obiekty na niebie, które nie wiemy czym są. Ostatnimi czasy sporo mówiło się w wiadomościach o UFO, zatem dziś porozmawiamy właśnie o tym temacie. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zapisałeś się na darmowy internetowy kurs biblijny na stronie amazingbiblestudies.com. Znajdziesz tam dwa darmowe kursy, na które możesz się zapisać. Prorocze opowieści oraz odpowiedzi biblijne. Nauczysz się z nich m.in. o zbawieniu, 10 przykazaniach, o tym, jak będzie w niebie, kim jest Antychryst, czym jest znamię bestii i więcej. Kliknij link w opisie tego odcinka, aby przejść do serwisu Amazing Bible Studies i rozpocząć jeden z ich darmowych kursów już dziś. Zatem opublikowane niedawno przez marynarkę wojenną wideo przedstawia UFO zanurzające się do wody. Inne wideo prezentuje UFO w kształcie odwróconej piramidy unoszące się nad niszczycielem. Pentagon potwierdził, że obydwa te nagrania zostały zarejestrowane przez marynarkę wojenną, zatem nie jest to oszustwo. To autentyczne, niemodyfikowane materiały. O obserwacjach UFO przez dziesięciolecia donosili również piloci myśliwców. Sednem sprawy jest tu fakt, że przez dekady zarówno my, Departament Obrony, jak i pracownicy wywiadu informowaliśmy o obserwacjach obiektów, które nie mają skrzydeł, kokpitów, a nawet elementów takich jak silnik, a jednak potrafią łamać prawa fizyki. Istnienie UFO potwierdził nawet sam były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, przyznając, że rząd nie jest w stanie wyjaśnić tego zjawiska. Istnieją nagrania, materiały filmowe, ukazujące obiekty na niebie, które nie wiemy czym są i nie potrafimy wyjaśnić, w jaki sposób się poruszają. Nie ma na to prostego wytłumaczenia. Większość rzekomych obserwacji UFO może zostać wyjaśniona tym, co na co dzień możemy zobaczyć na niebie. Planetą Wenus, samolotami, helikopterami, dronami, kometami czy ptakami. Jednak istnieje mały procent przypadków, jakieś 5-10%, których nie da się tak łatwo wytłumaczyć. Nie ma dla nich oczywistego wyjaśnienia. Dotyczy to przykładowo nagrań, które widzieliśmy na początku odcinka. Jedna z teorii głosi, że mamy tu do czynienia z zaawansowanymi rosyjskimi lub chińskimi dronami. Jeśli to prawda, to USA ma wielki problem, ponieważ oznaczałoby to, że Stany są technologicznie w tyle za Rosją i Chinami, pozwalając tym samym na naruszanie swojej przestrzeni powietrznej i szpiegowanie. Jednakże obserwacje UFO mają miejsce również w innych częściach świata. To globalny fenomen. Prawdopodobnie więc Rosja i Chiny nie są tu stroną. Jak więc zatem jest? Czy jesteśmy odwiedzani przez istoty z kosmosu? I jeśli tak, to dlaczego są tak zainteresowane naszą planetą? Opcja, że odwiedzają nas kosmici, jest mało prawdopodobna, nawet jeśli posiadają oni zaawansowane technologicznie pojazdy. A to dlatego, że najbliższa gwiazda, która posiada planetę mniej więcej wielkości Ziemi i z możliwościami podtrzymywania na niej życia, to Proxima Centauri i jest od nas oddalona o około 4,25 roku świetlnego. Aby nadać tej liczbie odpowiednią perspektywę, to ponad 40 bilionów kilometrów lub podróż z prędkością światła przez ponad 4 lata. Wątpię, żeby któryś z tych małych stateczków obcych osiągał wystarczającą prędkość, miał wystarczająco pożywienia, wody i powietrza na tak odległą podróż. Zatem kim są te istoty, które nas odwiedzają? Mogą one pochodzić z innego świata, tylko że w nieco innym sensie niż myślimy. Pewni ludzie twierdzą, że otrzymywali wiadomości od obcych z kosmosu i z jakiegoś powodu tym obcym zależało na sprofanowaniu Jezusa i jego misji na Ziemi. Dla przykładu George King, założyciel Stowarzyszenia Aetherius i samozwańcze medium istot pozaziemskich, twierdził, że otrzymywał wiadomości od Jezusa Chrystusa. Treść tych objawień od rzekomego Jezusa możemy czytać na stronie aetherius.org w artykule zatytułowanym Kosmiczni Mistrzowie i Transmisje.
stating, Mistrz Jezus nie jest jedynym Synem Bożym, ale kosmicznym władcą z wyższej płaszczyzny materii planety Wenus, który jakieś 2000 lat temu postanowił urodzić się pośród nas w ziemskim ciele, aby stać się pomocą dla cierpiącej ludzkości. Zatem upraszczając, Jezus to obcy z planety Wenus, który nie jest Synem Bożym, tak jak mówi Biblia. Ten sam artykuł dalej stwierdza, tytuł kosmiczny władca użyty jest, aby opisać zaawansowane istoty z innych planet, które czasem określane są jako bogowie z kosmosu. Kosmiczny władca jest bardziej zaawansowany duchowo niż jego ziemski odpowiednik lub inny wywyższony mistrz. Odwiedzają oni Ziemię w statkach kosmicznych, określanych jako UFO, a czasami rodzą się na Ziemi jako kosmiczne awatary, takie jak Mistrz Jezus, Czcigodny Budda, Sri Krishna, Lao Tzu, Sri Patanjali i tak dalej. I choć może to wydawać się dziwne, to jest naszym przeznaczeniem, aby pewnego dnia każdy z nas stał się kosmicznym władcą. Jak długo będzie to trwać, zależy tylko od nas. Ale dla większości ludzi ta wywyższona ewolucja trwa wiele, wiele żyć. Zatem Jezus nie tylko był kosmitą z Wenus, ale też nie różnił się od innych guru głównych religii, a przeznaczeniem każdego z nas jest osiągnąć status kosmicznego władcy, takiego jak On. Nie brzmi to jak wiadomość od Jezusa, ale od szatana. Kiedy szatan kusił Ewę, aby zjadła owoc z drzewa poznania dobra i zła, wmawiał jej, że może stać się jak Bóg. W Księdze Rodzaju 3:5 czytamy, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Nie możemy osiągnąć statusu Jezusa. To diabelskie kłamstwo. Jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Boga, a Jezus jest wiecznym Bożym Synem. Poza tym, Jezus nie może być porównywany do żadnego z głównych gór światowych religii. Byli to tylko ludzie odpowiedzialni za wprowadzenie ludzkich religii, podczas gdy Jezus jest jedyną prawdziwą drogą do Ojca. W Ewangelii Jana 14:6 czytamy słowa Jezusa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dlatego myślę, że przynajmniej niektóre z tych obserwacji UFO oraz bliskich spotkań z obcymi, jakich ludzie czasem doświadczają, to nic innego niż demony w przebraniu starające się nas zwieść. Sprawdź mój internetowy sklep z chrześcijańskimi koszulkami. Znajdziesz tam koszulki z różnymi wzorami, w różnych rozmiarach i kolorach, jak na przykład te z napisem nieważne kto jest prezydentem, Jezus jest królem, czciciel szabatu, bo Bóg powiedział pamiętaj, czy nieustannie się módl. Takie koszulki mogą być dla Ciebie dobrym powodem do rozmów i dzieleniem się wiarą, a przychody z ich sprzedaży pomagają funkcjonować mojemu kanałowi. Są one też dostępne w limitowanych ilościach, zatem jeśli zamówisz je od dziś do niedzieli i użyjesz kodu rabatowego BFB10, to przy zakupie otrzymasz 10% zniżki. Kliknij więc link w górnym rogu ekranu lub w opisie odcinka, aby skorzystać z tej okazji. Pentagon potwierdził autentyczność nagrań z UFO wykonanych przez marynarkę. To nie jest oszustwo. Podczas gdy większość obserwacji UFO można uznać za fałszywe, to jednak mały ich procent jest niewytłumaczalny. Mało prawdopodobne jest to, że jesteśmy odwiedzani przez istoty z innych planet, ponieważ najbliższa z nich, podobna do Ziemi, jest oddalona o lata świetlne. Zaś przekazy, jakie ludzie tacy jak George King, założyciel stowarzyszenia Aetherius, otrzymują od obcych, podważają nauki Biblii. Twierdzenia, że Jezus wcale nie jest Synem Bożym, pochodzi z Wenus i każdy z nas może stać się taki jak On, są praktycznie tymi samymi kłamstwami, jak te, które szatan sprzedał Ewie w Ogrodzie Eden. Myślę więc, że prawdopodobnie te niewyjaśnione zjawiska UFO mogą być manifestacjami demonicznymi, dlatego że wiadomość, jaką ludzkości przesyłają obcy, jest w swej naturze demoniczna. A ty jak uważasz? Czym są UFO? Napisz w komentarzu pod odcinkiem. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, nie zapomnij subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczka, aby pozostać na bieżąco. Daj też łapkę w górę i podziel się tym odcinkiem. Sprawdź również inne moje materiały, klikając w ekran. Dziękuję za obejrzenie i niech Bóg Cię błogosławi.